STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Martin, było blisko, no niestety nie udało się, na pewno taka sportowa złość po tym meczu gdzieś tam was głęboko siedzi. No tak niestety, ale myślę, że my graliśmy dobry mecz, mieliśmy dużo szans, no ale nie jest to pierwszy mecz, kiedy jesteśmy gospodarzy, że mamy dużo szans, no nie damy i potem jakby przeciwnik da bramkę, no strzeli bramkę, no i potem ciężko, no trudno, no ale to i te wielkie teamy jak Legia często tak grają, no, że można więcej bronia i czekają na kontru albo na jakiś nasz błąd. No i to się tak stało jakby, a dla nich dobre, dla nas no to pech. No przy bramkach nie miałeś zbyt wiele do powiedzenia, wiadomo, rzut karny, strzał Carlitosa też bardzo precyzyjny, za to w kilku innych sytuacjach wykazałeś się dużym spokojem i świetnym refleksem. Był to dla ciebie trudny mecz? Tak, dla mnie no trudny mecz tak na, by powiedzieć, że na psychiku, nie? Bo dużo na przykład druga połowa nie miałem jakby pracy, a musiałem czekać na jakiś strzał albo coś, no ale te bramki no były takie precyzne zagrane, no więc dla mnie trudno, ale szkoda, jakby bardzo nam przykro, że dzisiaj nie mamy aspoň jeden punkt, jakby jest, no nie mamy jeden punkt, myślę, że jakby się zasłużyli. No. Kibice byli dziś 12 zawodnikiem, oni dostrzegli, docenili to, że zagraliście dobry mecz, dopingowali was przez całe 90 minut i podziękowali wam za walkę. Tak, i my dziękujemy im za, bo oni bardzo, bardzo jakby nam pomogli, byli 12 graczem, więc dziękujemy, dziękuję za cały zespół im, no i będziemy walczyć w następnym mecze, no a wierzymy, że będziemy jakby pokraczować, kontynuować w tej dobrej grze, kiedy jesteśmy gości, a że jakieś punkty zdobimy na Śląsku. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.